Dzień dobry, witam Was moi drodzy. Dzisiaj odpowiadam na Wasze pytania o pewną specyficzną grupę harlejowców. Rozpoczynamy od Maciej Galka1929 i jego pytanie: Radosławie, czy ci protestanci próbowali radzić sobie z motocyklistami przemocą lub odwrotnie? Próbowałem dotrzeć do takich incydentów, i na szczęście na niej nie natrafiłem, ale przesłałem Twoje pytanie do centrali Patriot Guard Riders, i tam również potwierdzono, że do podobnych ataków ze strony protestujących nie dochodziło. Ale wydaje mi się, że rozgryzłem sedno sprawy. I wiem dlaczego tak jest, bo wystarczy, że popatrzymy na grupę harlejowców, którzy pełnią służbę przy grobach i doskonale zauważymy, że to nie są chłopcy do bicia, a z drugiej strony... Kościół Westboro to nieliczna grupka, która, mimo że głośna, to jakimiś wielkimi siłami nie dysponuje. Pewnie dlatego każdy trzyma parę transparentów. A często w jej szeregach są nawet dzieci, i tutaj na przykład wyrażają zadowolenie z rozlanej plamy oleju na oceanie. Więc jakakolwiek próba siłowego natarcia na harlejowców zapewne zakończyłaby się dla protestujących tragicznie. Warszawski chłop 00 pyta: Nigdzie w internecie nie mogę znaleźć zdjęcia tego harlejowca czaka. Mówimy oczywiście o założycielu grupy. Czy w Polimatach Plus mógłbyś go pokazać? No właśnie, mam z tym bardzo duży problem. Członkowie grupy rzadko występują w mediach, rzadko udzielają wywiadów i zdobycie ich wizerunku nie jest wcale takie proste. W powszechnej opinii też sam założyciel, czyli właśnie czak, jest niezwykle skromną osobą. Która raczej stroni od wystąpień publicznych. Miałem okazję się o tym przekonać osobiście w trakcie 110. rocznicy stworzenia pierwszego Harley'a Davidsona w Milwaukee w Stanach Zjednoczonych. Na tej imprezie, oczywiście, obecni byli też Patriot Guard Riders, których kiedy poprosiłem o to, aby udzielili mi takiego mini wywiadu przed kamerą, zawsze bardzo grzecznie i sympatycznie, ale odmawiali, twierdząc, że wolą wykonywać swoją robotę niż o niej mówić. Ostatnie pytanie pochodzi od Kawo. O ile pamiętam, to już nie jest aktualne, ponieważ Obama wprowadził duże kary za zakłócanie tego typu ceremonii i dali sobie spokój, więc jak to jest? Faktycznie taki akt został wprowadzony, ale nie za prezydentury Obamy, ale jeszcze za prezydenta Busha. Co ciekawe, była to bezpośrednia reakcja na działania członków kościoła Westboro, a sam akt został podpisany w obecności grupy harlejowców, o której cały czas rozmawiamy. Od tej pory każda osoba, która organizuje pikietę w odległości mniejszej niż 90 metrów od bramy cmentarza, jest zagrożona karą nawet 100 tysięcy dolarów. Niestety, akt, pomimo tego, że brzmi groźnie. W niczym nie pomógł, dlatego że 90 metrów to wcale nie jest taka wielka odległość i tak tych demonstrantów słychać i widać. Dlatego nie tak dawno członkowie kościoła Westboro zorganizowali kolejną pikietę, tym razem w Joplin w Missouri, gdzie wyrażali radość i zadowolenie z tego, że huragan na tamtych terenach zabił 158 osób, i harlejowcy musieli po raz kolejny interweniować. I tak naprawdę robią to do dzisiaj, zapewne kiedy o tym rozmawiamy, stoją teraz przy grobach. A więc bardzo Wam dziękuję za dzisiaj, no i do zobaczenia następnym razem.